Cześć, witajcie w moim kolejnym odcinku. Wczoraj obiecywałam, że dzisiaj nie będzie zdrapek, ale przez przypadek je dzisiaj kupiłam. Także zdrapki są, jak widać. To za 4 dyszki, 4 po 10 zł, więc mam nadzieję, że emocje będą troszeczkę większe. No i mój plan po prostu legł w gruzach, że nie będę kupować zdrapek, jeśli nie wygram nic. No ale trudno. Jak widzicie, mam tu premia 777, mega pensja, którą rzadko mam na kanale, szafir, rubiny, szmaragd i góra kasy, jedna z nowszych, jeśli chodzi o te cztery. No to po kolei jedziemy. Nie ma tu jakiejś większej różnicy, od czego sobie zaczniemy. Może przybliżę, tutaj mamy, jak widzicie, 10 gier i musimy znaleźć jakąś tam siódemkę, żeby cokolwiek wygrać. Także sobie zaczynamy od gry pierwszej. Śliwka, pik i wiśnie. Jeszcze w tej zdrapce nic konkretnego nie wygrałam, pomimo że już wiele razy ją drapałam. Liczę na cud, że w końcu coś mi się trafi. Worek, karo i worek. Kwiat, wiśnie i arbuz. Wiśnie, kwiat i winogrono. Gra piąta. Korona, podkowa i arbuz. Korona, kwiat i karo. Winogrono, kier i winogrono. Moneta, arbuz i podkowa. Śliwka, pik i śliwka. Korona, podkowa i pik. Czyli kolejny raz ta zdrapka mnie zawiodła. Już po prostu chyba jej więcej nie kupię, bo naprawdę na tyle razy, co miałam, wygrałam, nie wiem, 10 zł albo nic. Nawet nie wiem, czy 10 zł wygrałam w tej zdrapce kiedykolwiek. No porażka jakaś. Ta mega pensja mi się od razu spodoba i wiem, że ona jest wygrana. To się zaraz okaże, ale jest piękna, fioletowa i wpadła mi od razu w oko i mówię do pani, że chcę tą i tyle. Dobra, już sobie jedziemy z koksem. Szukamy, jakie to będą nasze wygrywające liczby. 21, 25, 32, 40 i 29. Warstwa ścieralna jest do dupy. Bardzo ciężko. Dziwnie, jakiś opór wyczuwam. Dobra, no to jedziemy. Co mamy pierwsze? 33, no nie. 14. 5. 27. 18. 22, no nie mogę drapać, no. Mega pensja. 4. 45, 38. Na razie jest lipa. 26, 44, 19, 13, 24. No nic mi tu nie pasuje, nic. 1, 47, 23, 39, i 15. No oczywiście przegrana, no bo przecież u mnie ostatnio nie mogą być zdrapki wygrane jakoś tak. Dobra, szafiry. Wczoraj mnie zawiodły, dzisiaj pewnie mnie nie zawiodą. Dobra, szukamy diamentu. Takiego jakiegoś, nigdy nie wiem. Co tu jest co? Naszyjnik, dzwonek, perła i podkowa. No niestety. W drugiej grze mamy znaleźć suma dwóch oczek, ma wynosić 7, 4 i 2 to jest 6, a było 20 zł, 6 i 5 to jest 11 i była tutaj główna wygrana 400 tysięcy, 3 i 5 to jest 8 i była dyszka, no niestety. Tutaj szukamy tego jakiegoś rubina czy coś. Ale niestety mamy portfel za dwie dyszki.
grze czwartej oczywiście trzy takie same kwoty. No nie no, chociaż stówka mogła być, nie? Ale porażka. Dobra, i przenosimy się do gry numer 3. I tu szukamy albo garnka, albo bransoletki. Korona, pierścionek, perfumy, plik, rubin i trofeum. Zdrabka przegrana. Już żałuję, że pojechałam w ogóle po te zdrabki. No i góra kasy, bardzo ładny kolor, bardzo uwielbiam czarny, także super. Oczywiście, jeśli znajdziemy też tapki tutaj, no to też wygrywamy przypisaną kwotę. A jeśli worek, no to dwukrotność przypisanej kwoty. Więc to jest ostatnia zdrabka, która może nas uratować. 38, 28, 9, 41 i 3. No i szukamy. No i już oczywiście nas ratuje, bardzo proszę. Pierwsze oczko i zobaczcie, trafione, aż mi się po prostu lepiej zrobiło na sercu. Także szukamy dalej, bo jest jeszcze dużo szans. Zaraz wam powiem, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19 szans jest jeszcze, także fajnie. Dobra. 43, 14, 19, 32. 42, 21, 40, 23, 27, 17, 44, 49, 8, 45, 36, 13, 18, 5 i 1, czyli mamy tutaj tylko jedną wygraną i już sobie patrzymy. O, 20 zł, no to całkiem spoko, bo wydaliśmy na tą zdrabkę akurat 10. Zresztą każdą miałam dzisiaj po 10, no ale dwie dyszki, no to nam się zwróciła połowa. Jedna zdrabka zrobiła robotę za dwie, także spoko, nie? Dwie dyszki, jak widzicie, reszta była przegranych. Więc no pół na pół, 50, czyli przegrałam 20 zł, bo nie można tu mówić o wygranej, jeśli się po prostu przegrywa. Wiem, że jutro, bo dzisiaj jest chyba 11, jutro chyba wychodzi lotek czy coś takiego za 2 zł. O Jezus, przepraszam Was. Więc myślę, że jutro tego lotka bym nagrała, chciałabym przynajmniej. Zobaczymy, jak mi czas, jak z czasem będę stała. Więc myślę, że mogę Was spokojnie na premierę zaprosić, bo wieczorem pewnie coś tam znajdę, żeby dla Was nagrać ten filmik. Także, a jeszcze może uda mi się w innym miejscu kupić, bo jutro jadę z koleżanką po prostu w pewne miejsce, więc może tam będzie jakiś lot, to będzie w jakimś innym miejscu, żeby kupić sobie po prostu. Fajnie. W takim razie, no nie jest u mnie dzisiaj najgorzej, ale mogłoby być lepiej. Dużych wygranych i trzymajcie się. Cześć!